Co to jest odwołanie względne, a co to bezwzględne w Excelu i czym one się różnią? Kiedy powinieneś korzystać z względnego, kiedy z bezwzględnego? Jak do tej pory praktycznie cały czas pokazywałem Ci jedynie odwołania względne. No i tutaj rozpatrzymy ten przypadek względne, bezwzględne na obliczaniu, a właściwie przeliczaniu pensji w euro na pensję w złotówkach dla przykładowych pracowników. No i jak to zrobić? Wystarczy, że pensję w euro przemnożysz przez kurs euro. Czyli piszę formułę równa się, tutaj komórka jedna po lewej, przemnożyć razy to, co znajduje się w komórce F3. No i sobie zatwierdzić. No i teraz mogę to przeciągnąć lub kliknąć dwa razy w prawym dolnym rogu. I coś dziwnego się pojawiły. Pojawiały się jakieś myślniczki i znak złotówki. Co to jest? To jest przede wszystkim, patrzę, format księgowy. W formacie księgowym 0 jest właśnie zapisywane w taki sposób jako myślnik i znak złotówki. Zmienię sobie format na walutowy i widzisz, to jest dokładnie 0,00 złotego. Tak? Czyli nic. To coś jest nie tak z tą formułą, którą zapisałem. Najlepiej właśnie formuły sprawdzać ostatnią komórkę z ciągu, czyli tutaj sobie naciskam F2 i patrz, do czego odwołuje się formuła w tej komórce. No, ona najpierw sobie patrzy na C9, czyli jedna komórka w lewo. Później patrzy sobie na F9, czyli dwie komórki w prawo. Ale tu nic nie ma. No jeśli nic nie ma, to Excel traktuje to jako 0. No i wynik jest mnożenia 0 razy cokolwiek daje 0. Więc Excel obliczył to poprawnie, 0. No ale ja nie chcę, żeby on się odwoływał tu, dwie komórki na prawo, tylko odwoływał się cały czas do tej komórki. Bo właśnie to, co tu widzisz, to jest odwołanie względne. Tak? Tu na samym początku ta formuła w pierwszej komórce to nie jest odwołanie się do komórki C3, i komórki F3, tylko tak naprawdę to jest odwołanie się do komórki o jedną kolumnę w lewo i przemnożone przez to, co znajduje się w komórce o dwie kolumny w prawo, czyli tej, czyli tak idąc dalej, to cały czas będzie dwie kolumny w prawo i tu będzie ta poszczególne kolumny, czyli puste, czyli 0. Stąd to 0 wyszło właśnie też w tym miejscu, więc trzeba inteligentniej zapisać formułę, żeby cały czas odwoływała się do tej komórki, gdzie jest kurs euro. I Excel daje Ci właśnie taką możliwość. To jest właśnie odwołanie bezwzględne. I jakie możesz zapisać? Właśnie dodając przed znakiem zarówno kolumny, jak i wiersza w tej kolumnie, komórce, do której chcesz się odwołać, znak dolara, czyli Shift 4, takie znaczki dolara. Teraz zatwierdzamy sobie. Teraz dla potrzeb tego wykasuję wszystkie informacje i podwójnym kliknięciem proszę. Pokazał już jakieś wartości, czyli znaczy, że chyba lepiej obliczył, ale zobaczmy sobie ostatnią komórkę, czy rzeczywiście jest to, co chcę. I patrz, tak, jest C9, czyli jedna komórka na lewo, zgadza się, i razy, tak, F3, czyli dokładnie taki, jaki jest kurs euro. Odwołanie bezwzględne sprawiło się super. Oczywiście tam czasami bywa, że wstawianie dwóch znaków dolara bywa uciążliwe, więc pokażę Ci jeszcze inną możliwość. Najpierw sobie skasuję te dane. O, chcę tutaj wejść na samą górę, napiszesz sobie równa się i znowu jedna komórka na prawo, ponieważ nie ma znaczków dolara nigdzie, to jest odwołanie względne i będzie się przemieszczać odpowiednio do kopiowanej formuły. W naszym wypadku to będzie się przemieszczać odpowiednio w dół, no i mnożę przez komórkę F3, tylko chcę, żeby tu były znaczki dolara, które sygnalizują odwołanie bezwzględne. Mogę to uzyskać naciskając klawisz F4, póki ta komórka
jest zaznaczona tym tańczącym obramowaniem. Czyli naciskam F4, pokazały mi się dwa znaczki dolara, jest super. Ctrl Enter, znowu teraz dwa razy kliknę sobie w prawy dolny róg tej komórki i wypełniła mi się automatycznie tabela. No i to jest właśnie podstawowa różnica między odwołaniem względnym, kiedy to, tak jak spojrzmy jeszcze raz na ostatnią komórkę, odwołanie przesuwa się wraz z kopiowaniem formuły, czyli jak formuła była kopiowana w dół, tak samo odwołanie przesuwało się w dół, czyli cały czas to była ta jedna komórka na lewo, a przy odwołaniu bezwzględnym nie kopiuje się, cały czas odwołuje się do tej ustalonej, o tym mówią znaki dolara, że tu na tym się zatrzymało. Taka jest podstawowa różnica i teraz pod spodem masz link do pliku, gdzie możesz to sobie przećwiczyć sam.